serdecznie w katalogu numer 14, ponieważ dzisiaj chciałam Ci powiedzieć troszeczkę więcej na temat nowości katalogu 14. Tych nowości kosmetycznych nie jest aż tak dużo, więcej jest akcesoriów nowych, aniżeli kosmetyków, ale za to naprawdę są hity. I zacznę od nowości z przedostatniej strony, mianowicie Swedish Spa zestaw, który przypadł mi bardzo do gustu. On jest w edycji limitowanej, więc spieszcie się. I teraz co? Co mamy w składzie tego zestawu? Mamy skrab, mamy krem do ciała i mamy krem do rąk na noc. Po kolei, jak używałam? Najpierw złuszczam zrogowe ciało na skórę, czyli najpierw wypilingowałam sobie ciało po to, żeby za chwilę, żeby złuszczyć zrogowe ciało na skórę i żeby krem mógł fajnie się wchłonąć w skórę i spełnić swoje odżywcze zadanie. To jest, bym powiedziała, taki krem pod prysznic z bardzo delikatnymi drobinkami. Te drobinki są tak delikatne, że ja w pierwszej chwili, jak zaczęłam sobie to zaczęłam sobie masować ciało, tak sobie pomyślałam, że ten skrab w ogóle jakkolwiek podziała na moją skórę. No i podziałał, byłam zaskoczona troszeczkę jego, że jest skuteczny. Mimo to, że te drobinki są tak delikatne, to naprawdę jest skuteczny. Nie podrażniłam skóry, przynajmniej mnie nic takiego się nie przytrafiło. Także fajny skrab do złuszczania. Następnie nałożyłam krem do ciała. To jest, w ogóle wszystkie te kosmetyki pachną, one mają w składzie szwedzki wrzos i olejek migdałowy. I ja naprawdę czuć jest ten zapach tego olejku z migdałów. Jeśli ktoś lubi, to naprawdę będzie zadowolony. W pierwszej kolejności ten olejek z migdałów tak troszeczkę podchodzi takim zapachem jakby pod kawę, ale to taki oczywiście bardzo delikatny. I słuchajcie, no jest to, jak widać, bardzo bogaty w konsystencji kosmetyk, on jest odżywczy, po czym ja poznaję, po czym łatwo poznać kosmetyk. Jeśli kosmetyk jest tak bogaty, jest tak gęsty w swojej konsystencji, to oznacza, że ma dużo składników odżywczych. I ja właśnie po tym poznaję, że jest to kosmetyk, który jest naładowany naprawdę aktywnymi składnikami. Fajnie nawilża skórę, bardzo przyjemnie pachnie, odżywia, także jestem z niego również zadowolona. Ja go stosowałam przez kilka dni, także to nie jest tak, że ja tylko jednorazowo go zastosowałam przez kilka dni. Faktycznie skórę mam fajnie gładką, nawilżoną, a wspomnę, że mamy wrzesień, że jesteśmy po lecie, ciepłym lecie, także skórę naprawdę mam zregenerowaną fajnie po tych kosmetykach. No i krem na noc. Najpierw zastanawiałam się, dlaczego akurat na noc. I wiem, on zostawia taki filtr, może nie tłusty, ale taki na pewno w ciągu dnia przeszkadzałby nam. Gdybyśmy w ciągu dnia użyli tego kosmetyku, na pewno będzie nam przeszkadzał właśnie ta jego tłustość, że tak powiem. Ale to nie jest, wiecie, nic takiego, że nagle sobie poplamicie, jak kremujecie dłonie, nie. Ale na pewno warto go mieć tuż przy łóżku i na noc, tuż przed snem sobie właśnie dłonie wysmarować nim, ponieważ dłonie są zregenerowane, naprawdę bardzo fajnie odżywia również naszą skórę. Innymi nowościami w katalogu 14 jest żel pod prysznic i krem do ciała z marakują i z morelą i mleko ryżowe. Żel, jak każdy z naszych żeli, cudownie pachnie, fantastycznie się pieni, bardzo dobrze wykonuje swoją funkcję, czyli myje nasze ciało, także ja jestem z niego zadowolona. Jeśli tylko lubicie tego typu zapachy, ten zestaw za 12,99 macie w katalogu 14. Co jeszcze, jeśli chodzi o nowości? Nowością, jeśli chodzi o, teraz o makijaż może, mamy kredkę D1 z Kajal, czyli to jest taka stożkowa kredka, którą możemy potraktować, ewentualnie pomalować sobie oczy tak, jakby to był cień, ewentualnie jak kredkę. Oczywiście stosujemy, jeśli tak na wprost będziecie się malować, to wstępicie sobie ten czubek, dlatego lepiej jest w ten sposób po długości wtedy ten czubek zachować i będziecie mogły zawsze sobie zrobić fajny makijaż oczu. To jest taka kredka, to nie jest matowa kredka. Ona ma
może nie drobinki, ale no tak mieni się. Na pewno mówię, nie jest to matowa kredka. Jeśli lubicie, ona ma, jest w kolorze brązowym. Jeśli lubicie tego typu kosmetyk do makijażu oczu, to bardzo proszę. Natomiast chciałam Waszą zwrócić, zwrócić Waszą uwagę na tusz do rzęs, który jest na drugiej stronie. Tusz do rzęs The One Wonder Lash. Jest to nasz tradycyjny Wonder Lash. Różni się tylko opakowaniem, według mnie. Być może jest coś w środku takiego, czym się różni. Dla mnie jest to po prostu zwykły tusz, szczoteczka ta sama, idealny. Zmienił troszeczkę szatę graficzną. O tyle fajnie, że wiecie, nawet jak jest coś w innej szacie graficznej, to zawsze nam się wydaje, że jest to coś nowego. I czasami jak nam się już nudzi jakiś kosmetyk, to uważam, że firma bardzo fajnie, że wypuszcza takie właśnie edycje limitowane, ponieważ jest ono w edycji limitowanej. Ale ja chciałabym podkreślić cenę tego kosmetyku, ponieważ dawno Wonder Lash nie był w takiej cenie. Mianowicie za 14,99. Także zwróćcie uwagę, ponieważ myślę, że każda z Was, a przynajmniej większość z nas, maluje sobie oczy tuszem do rzęs. I ostatni kosmetyk, którego niestety nie mam dzisiaj, ponieważ zapomniałam, miałam go w biurze. Wzięłam wodę toaletową My Destiny, bo o niej chcę powiedzieć. Wzięłam ją do biura po to, żeby móc dać naszym konsultantkom do przetestowania, jak przychodzą pod biur paczki, żeby mogły sobie testować. Ale na pewno Wam opowiem, ponieważ miałam tą wodę. Zacznę od tego, że ambasadorką tej wody jest Anna Dereszowska i Anna Dereszowska jest również na okładce katalogu 14. I tutaj chciałam Wam powiedzieć o zaletach tej wody. Przede wszystkim jest to woda perfumowana. A jeśli woda perfumowana, więc jest zdecydowanie trwała. Kolejną zaletą jest to, że jest to zapach typowy na jesień, zimę, czyli bardzo intensywny, bardzo taki skoncentrowany. Jeśli lubicie, jeśli jesteście silnymi kobietami, odważnymi i lubicie takie intensywne zapachy, to na pewno będzie to woda dla Was. Bardzo mi się spodobał również pomysł na to, że każdy flakon tej wody będzie zupełnie inaczej wyglądał. Kolejnym zaletą tej wody na zakup w tym katalogu jest to, że jeśli złożyłyście zamówienie w poprzednim katalogu, to na pewno dostałyście taki kupon rabatowy. No, gdzieś go tutaj mam, oczywiście. Taki kupon rabatowy i wtedy upoważnia Was ten kupon do zakupu tej wody za 79,99, ponieważ normalnie cena 99, czyli o 20 zł tak naprawdę płacicie mniej, jeśli macie kupon. Także zwróćcie uwagę to swojemu konsultantowi, czy też Wy same, czy macie kupon, ponieważ wiem, że w poprzednich, przy poprzednich takich promocjach było, że normalnie woda wchodziła za 99 zł. Także to tyle, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o zapachy, o nowości katalogu 14. I ponieważ nie było mnie w poprzednim katalogu, ponieważ testowałam, słuchajcie, ja należę do takich osób, że muszę przetestować kosmetyki na sobie. Nawet jeśli jest to kosmetyk nie dla mnie, to ja proszę inną osobę o to, żeby ten kosmetyk przetestował. Dlatego testowaliśmy serię Eco Beauty. Seria Eco Beauty jest serią dedykowaną wszystkim tym osobom, bo on to jest seria również dla mężczyzn. Tym osobom, które mają bzika na punkcie naturalnych kosmetyków, takich absolutnie naturalnych. Jest to seria, która ma wszystkie możliwe certyfikaty i najważniejsze z tych certyfikatów jest to EcoCert. Jest to certyfikat, który pokazuje nam, że kosmetyki, że składniki, przepraszam, składniki użyte do tego kosmetyku pochodzą, są w pełni naturalne i pochodzą z organicznych upraw. Także warto jest zwrócić uwagę tym naszym klientkom, jeśli Ty w ogóle jesteś taką osobą, która uważa i chce używać tylko i wyłącznie naturalnych kosmetyków, to tutaj masz właśnie serię Eco Beauty. I może po kolei zacznę. Mleczko. Jak wiecie, bo jeśli śledzicie, jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja nie jestem fanką mleczek, ale przetestowałam oczywiście na swojej skórze. On jest... Zaskoczyło mnie to, że to jest mleczko bardzo takie jedwabiście gładkie, takie naprawdę, słuchajcie, no super jest konsystencja tego mleczka. Jest bardzo delikatne w dotyku, ale bardzo skuteczne. I tutaj też byłam zaskoczona, bo to mleczko zmyło mi normalnie makijaż oczu. Nie miałam żadnych podrażnień, uczuleń, wręcz odwrotnie. Taki bardzo przyjemny filtr zostawiło to mleczko na mojej skórze.
zaraz po tym, jak zmyłam makijaż tym mleczkiem, wacikiem, znaczy ja to robię tak, że najpierw sobie nakładam mleczko na dłoń i samo mleczko rozprowadzam na dłońmi. Dopiero później biorę wacik i zbieram, że tak powiem, wszystkie te zanieczyszczenia. I po tym, jak już ten makijaż zmyłam, to nałożyłam tonik. Tonik o tyle mi się spodobał, dlatego że on ma też w składzie wodę różaną, czyli dla mnie przy cerze wrażliwej idealna. I co fajne jest w tym toniku, to to, że on ma atomizer. Rzadko kiedy toniki mają atomizer, mogłam sobie spryskać, nie musiałam mojej wrażliwej skóry narażać jeszcze na tarcie wacika. Także spryskałam sobie bardzo przyjemnie, poczekałam aż się wchłonie tonik i następnie nałożyłam krem. Przepraszam, najpierw serum. Najpierw nałożyłam serum. Zarówno serum, jak i krem mają atomizerek, mają pompki. Są bardzo wydajne. Słuchajcie, one są naprawdę. Serum jest tak bardzo wydajne, że aż jestem zaskoczona. Bardzo przyjemnie pachnie. W ogóle od razu Wam powiem, to nie są kosmetyki, które pachną, ponieważ one na bazie naturalnych składników. To są kosmetyki, które pachną trochę ziołami, troszeczkę takimi kwiatkami, takie naprawdę naturalny zapach mają, bardzo przyjemny i dość intensywny, jak na kosmetyki naturalne, więc tutaj musicie sobie przetestować i zobaczyć, czy zapach Wam nie przeszkadza, bo ja osobiście nie mam nic przeciwko zapachowym kosmetykom, wręcz odwrotnie, uwielbiam, jeśli kosmetyk ma zapach. Oba te kosmetyki, zarówno serum, jak i krem, mają naprawdę bardzo fajną konsystencję i ja je przetestowałam zarówno na noc, jak i na dzień. Szczególnie krem. Dlaczego? Dlatego, że on bardzo fajnie, to są kosmetyki, które bardzo fajnie matują skórę. I nie było takiego tłustego filtru, takiego świecącego się, tylko wręcz odwrotnie. To wszystko się tak fajnie wchłonęło. Idealny pod makijaż właśnie dla cery tłustej, także byłam zaskoczona. Oczywiście makijaż się super trzyma na tych kosmetykach, także no, jeśli tylko lubicie tego typu produkty, to fajnie, to polecam. I jednego wieczoru, mówię jednego wieczoru, nałożyłam sobie olejek, ponieważ olejek jest typowo na noc, zamiast kremu na noc to właśnie olejek. I słuchajcie, olejek, no właśnie, ja mam tłustą cerę, więc, że tak powiem, nic mi nie wyskoczyło. To nie jest tak, że olejek zapycha i tutaj się obudziłam z jakimiś krostami, z jakimiś przyjaciółmi na twarzy, nie. Olejek również ma pompkę, specyficznie pachnie, naprawdę bardzo specyficznie, tak ziołowo bym powiedziała. Jeśli ktoś ma skórę suchą, normalną, to polecam. Tłusta, przetestujcie sobie. Bardzo fajnie się nadaje do masażu. Ja sobie właśnie taki masaż zrobiłam, dlatego że on jest tłusty, więc fajnie ruchami okrągłymi można wykonać masaż twarzy. Na pewno do tego się świetnie nadaje. Mówię, no dla mnie no, jest zdecydowanie za tłusty kosmetyk. Tak, ja nie potrzebuję aż tak tego typu produktu. Natomiast przetestowałam go i rano faktycznie buzię miałam fajnie nawilżoną, nic takiego się nie działo na skórze. Generalnie spełnił swoje zadanie na pewno. Innymi kosmetykami, które były nowością w katalogu właśnie 13, jest żele do demakijażu, który bardzo fajnie również zmywa nam makijaż oczu. Jeśli tylko mamy taką potrzebę stosowania takiego kosmetyku, to oczywiście polecam. Dlaczego? Dlatego, że żel w przeciwieństwie na przykład do płynu micelarnego, no, ponieważ jest to żel, trudno mu się dostać jest do oka, dlatego no, ma fajną konsystencję, pięknie wygląda. Powiem Wam, że to jest kosmetyk, który wygląda zarówno z ten żel, jak i ten scrub, na takie bardzo luksusowe kosmetyki, ale to nie tylko wyglądają, bo to są kosmetyki luksusowe, ponieważ jest to marka No Fake, dlatego naprawdę bardzo tak bogato, no i zresztą one też niemało kosztują. Dlatego żel do makijażu oczu, jeśli macie ochotę na tego typu produkt zamiast płynu micelarnego, to polecam, przetestujcie sobie, bo będziecie zadowolone. I scrub, który, no tak jak wcześniej powiedziałam, ja uwielbiam scruby do ciała, do twarzy. Jest to bardzo drobnoziarnisty peeling i on ma też funkcję,
funkcję troszeczkę enzymatycznego. Czyli ja na przykład przy mojej wrażliwej tłustej buzi położyłam go sobie na twarz tam 2-3 minuty i nie masowałam. Ja go po prostu zostawiłam po to, żeby on rozpuścił mi zrogowa ciała na skórek i dopiero podczas zmywania delikatnie, żeby nie uszkodzić sobie skóry, żeby nie podrażnić jej, delikatnie okrągłymi ruchami, że tak powiem, zmywałam go. Cudownie wygładził mi buzię, także naprawdę fajny. Brakowało u nas w naszej ofercie właśnie takiego peelingu do twarzy, także naprawdę Wam polecam. Jeszcze kolejną taką nowością w katalogu 13 i chyba już ostatnią, tak mi się wydaje, jest żel do higieny intymnej Feminel. Ja wszystkie nasze żele Feminel uwielbiam, ale ten uważam, że jest o najładniejszym zapachu. Ja w ogóle powiem Wam, że ja nie wiem, czy one się różnią. Dla mnie wszystkie działają tak samo, spełniają swoją funkcję, natomiast na pewno różnią się zapachem. I to jest zapach białej róży i powiem Wam, że ten zapach podoba mi się najbardziej. I myślę, że jeśli będę miała możliwość wyboru, ponieważ widziałam, że ten różowy firma wycofuje, zostaje chyba aloesowy tylko, więc myślę, że potem na pewno sięgnę. Polecam Wam, pięknie pachnie, jest bardzo wydajny, ma 300 ml z pompką. Nadaje się nie tylko, ten żel powinny używać nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Także jeśli macie mężczyzn, to wcale nie jest nigdzie napisane, że to jest tylko i wyłącznie dla kobiet. Jest to po prostu żel do higieny intymnej. Chyba to wszystko na dziś, co miałam Wam do powiedzenia, jeśli chodzi o nowości katalogów 14 i 13. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście możecie dzwonić, przychodzić do biura. Od razu powiem, u mnie nie ma funkcji jakichkolwiek komentarzy, ponieważ ja nie mam czasu na komentarze pod filmami, czytać, jeszcze odpisywać, a chciałabym, jeśli już ktoś mi coś pisze, to chciałabym odpowiedzieć, a nie mam po prostu zwyczajnie na to czasu. Natomiast chętnie z Wami porozmawiam telefonicznie, jeśli tylko macie taką ochotę, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i myślę, że do usłyszenia za 3 tygodnie. Cześć!